To pierwsza tego rodzaju komunalna instalacja w Polsce. Kosztowała 13,5 miliona złotych, ale warto było, mówi Mieczysław Modzelewski, szef produkcji suwalskiego PEC-u. Unijne przepisy mocno zaostrzyły normy emisji spalin i dały nieco czasu ciepłowniom na dostosowanie się do nowych warunków. Suwalski producent energii cieplnej sięgnął po rozwiązanie z najwyższej półki. Na dzień dzisiejszy tlenki siarki możemy emitować do poziomu 1500 mg na normalny metr sześcienny. Natomiast ta instalacja pozwala ograniczać do 180, czyli prawie 10-krotnie. W przypadku tlenków azotu, które są bardzo trudne do wyeliminowania, na dzień dzisiejszy możemy emitować 400, oczywiście też miligramów na normalny metr sześcienny, a potem będziemy mogli około 160. Na dzień dzisiejszy możemy z tego kotła emitować 400 mg pyłu na metr sześcienny, natomiast potem będziemy mieli około 10. Więc to jest takie ograniczenie. To wynika wprost z przepisów dyrektywy IED i konkluzji BAT. I to na tej instalacji uzyskaliśmy. Do prac projektowych i znalezienia sposobu na ograniczenie emisji trujących produktów spalania zaproszono specjalistów zajmujących się procesami spalania paliw trudnych, do których niewątpliwie należy węgiel, stanowiący dzisiaj podstawowe źródło wytwarzanej energii, ale też źródło zanieczyszczeń powietrza. Ta technologia składa się z trzech technologii. Pierwsza technologia to jest technologia odazotowania, która jest zainstalowana w kotle. Następnie to jest technologia ociaczania spalin już za kotłem i za tym wszystkim jest jeszcze filtr workowy, który eliminuje pyły. Na wyjściu nowej instalacji zostały zamontowane urządzenia stale monitorujące skład spalin i z uzyskanych już odczytów wynika, że system sprawuje się naprawdę dobrze. Brutto kosztowało to 13,5 miliona, trochę więcej niż 13,5 miliona jest to kwota znacząca, biorąc pod uwagę szczególnie, że nowy kocioł, taki do którego to budowaliśmy, kosztuje 7-8 milionów. Docenić tę instalację należy za walory ekologiczne, ale mimo ogromnego kosztu również ekonomiczne, jeśli weźmie się pod uwagę 6-krotny wzrost opłat za emisję spalin. Ta instalacja jednak nie do końca rozwiązuje problem spalin w suwalskim powietrzu. Kolejne inwestycje zostaną według planów suwalskiej spółki ciepłowniczej zrealizowane do końca 2022 roku. Spółka zamierza wybudować jeszcze dwie takie jak ta najnowsza instalacje i przewiduje, że wyda na to około 30 milionów złotych. Prócz tego w PEC-u trwa budowa kotłowni biomasowej. Paliwem będą zrębki drzewne. Po to, żeby również ograniczyć emisję, a poza tym, żeby mieć kocioł nowszego typu i z mniejszymi emisjami.